Pokaż mi, co potrafisz. Florence uderza pułkownika po portfelu, żądając rozwodu. Chcę mieć śmigłowiec. Kobietom śmigłowce nie są potrzebne. Wybacz, ale idealnie nadają się na zakupy. Moim śmigłowcem na zakupy? N wyprowadza Marka w pole, opóźniając jego przewagę. Co ty wyprawiasz? Dlaczego wszystko bierzesz tak bardzo poważnie? Bo nikt nie traktuje mnie poważnie. A Linda przygniata Ediego matrymonialną kontrofensywą. Terrorystka. Ale wraz ze wzrostem napięcia. Byłaś kiedyś na wojnie, młoda damo? Tylko taką szkołę honoruję. Ona cię uczy strzelania z biodra. Mogę strzelać z biodra. To zorganizuję armię. Nie rozpoczęłam tej wojny, ale ją skończę. Kogo atakujemy? Naszych mężów. Ta wariatka nigdy nie zorganizuje armii. Kochanie, powiedziałeś, że kobieta organizuje armię? Zaczynają się zbrojenia. Mamy armię, mamy ciała. Wojna to nie jest miejsce dla kobiety. Oczywiście, że nie mają instynktu zabijania. Żadnych rozmów w szeregach. Pojawiają się wrogości. Ale ty jesteś moją żoną. Tak, żoną, a nie niewolnicą. Atakujcie. Popatrz, jak to nigdy nie wiadomo, co w babie drzemie. Dlaczego ty nas odbierasz, tatusiu? Bo mama jest na manewrach. Za równość. Za wojnę. Naprzód! Czy kobiety będą zadowolone z towarzystwa swoich mężów? Myślisz, że wiele żon chce zastrzelić swoich mężów? Nie żyjesz! Umieraj! Za wszelką cenę, jedyną rzeczą, jaka jest uczciwa w miłości, to wojna.